Bardzo się cieszę, że walczę w Kielcach. Po raz pierwszy walczę najbliżej swojego domu, ponieważ z tymi terenami właśnie się tutaj utożsamiam. Dla mnie jest to duża sprawa. Mam nadzieję, że kibice z Kielc, jak i z okolic dopiszą. Przeciwnika mam bardzo dobrego, zawodnika z Gruzji. Jest to zawodnik, który na zawodowym ringu stoczył 20 walk, wszystkie wygrał. Na pewno tanio skóry nie sprzeda i pokażemy dobry boks, dobre widowisko. Myślę, że okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo sumiennie. Także na dzień dzisiejszy czuję się bardzo dobrze, także forma jak najbardziej jest. Tylko teraz kwestia zaprezentowania tego ringu. Czy obawiasz się tej sobotniej walki? Nie, walki absolutnie się nie obawiam. Obawiam się o przeciwnika Mateusza. Natomiast do Mateusza jestem absolutnie spokojna. Wiem, że jest przygotowany na 1000% i doskonale sobie poradzi w ringu. Przyjechałeś tutaj do Kielc specjalnie na to, po to, żeby obejrzeć walkę Mateusza. Czy przed każdą walką ten stres jest duży? Jak to wygląda? Powiem szczerze, że teraz ten stres jest troszkę mniejszy niż na tych pierwszych walkach zawodowych. Tak samo jak Mateusz zresztą już teraz nie tak bardzo się stresuje, już profesjonalnie do tego podchodzi. Tak samo ja już ileś tam tych walk było, więc ja jestem przygotowana, wiem jak mam się zachowywać, a że jestem przy nim i też moje zachowanie na niego wpływa, to wiem, że muszę być spokojna, opanowana, żeby gdzieś tam te emocje mu też przekazać. Ale będziesz dopingowała Mateusza, tak? No absolutnie. Ja jestem zawsze na wszystkich walkach, więc zawsze kibicuję, zawsze wspieram i tam serduszkiem jestem razem z Mateuszem w ringu.